Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dzisiaj po raz kolejny moim i Państwa gościem jest Tomek Szwajgiert, zastępca redaktora naczelnego portalu służbyspecjalne.com i Wieści24, a wcześniej wieloletni współpracownik Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a jeszcze wcześniej wywiadu. Dzisiaj chciałem porozmawiać z Tomkiem o bulwersującej sprawie z 2017 roku, kiedy to gwiazda Gazety Polskiej, Piotr Niszczor, człowiek przedstawiający się jako ten, który wywołał słynną aferę taśmową i z racji tego, tą aferę taśmową, która wyniosła PiS do władzy w 2014 roku i z racji tego cieszący się swoistego rodzaju immunitetem. Mówiłeś, wspominałeś już Tomku o współpracy Piotra Niszczora z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, tutaj naszym widzom, ale ja chcę Cię zapytać o 2017 rok i o zdekonspirowanie Ciebie w czasie trwania jednej z ważniejszych operacji, która się skończyła źle dla funkcjonariuszy, dla policji, mogła się skończyć jeszcze gorzej. Tutaj winę ponosi nie tylko Piotr Nisztor, który dopuścił się tej dekonspiracji i w konsekwencji tego zostało rannych dwóch funkcjonariuszy oraz figurant, czyli Jakub K. Strzelanina w Wino-Wrocławiu, tylko naprawdę szczęściu można było zawdzięczać to, że Jakub K. nie dobiegł do samochodu, gdzie miał broń maszynową i granaty. Ale powiedzmy, kim był najpierw może Jakub K.? Jakub K. był to... Jaka była twoja rola? Jakub K. był to członek jednej z grup przestępczych, grupy Szkatuły. Później ta grupa ewoluowała, zmieniała się. Była to grupa, która dokonywała porwań biznesmenów. Słynne takie porwanie gdańskiego adwokata. I wynikł konflikt pomiędzy współpracownikiem, którego ja zawerbowałem do współpracy z CBA, biznesmenem paliwowym Pawłem K. i właśnie Jakubem K. Ten konflikt bardzo eskalował. Jakub K. w lutym 2017 roku była próba zatrzymania Jakuba K. na warszawskim Żoliborzu w agencji towarzyskiej. Skończyło się strzelaniną i rozbrojeniem policjantów. Pocisk utkwił w obrazie Matki Boskiej. No, policjanci uszli z życiem. Natomiast po tej spektakularnej akcji, nieudanej akcji, Jakub był pewien, że kolejne zatrzymanie, próba zatrzymania skończy się jego śmiercią, że policjanci go zabiją. Wojna gangów zaczęła bardzo eskalować, to znaczy Pawłowi K. podpalono kilka samochodów należących do jego firm na ulicy Chorągwi Pancernej w Warszawie. Wrzucono mu granat do jego siłowni. No, grożono mu zabójstwem. Wcześniej była już taka sytuacja, że Paweł K. został zatrzymany i była próba porwania, była próba wymuszenia od niego pieniędzy w jednym z hoteli w Berlinie. Wtedy poproszono mnie, interweniowałem. Nasi znajomi z Kaukazu, tak to określę, doprowadzili do tego, że Paweł K. mógł pójść do toalety, w której się zamknął i przeczekał, kiedy wyjdą ci ludzie, którzy mieli go porwać i wymusić od niego pieniądze, ewentualnie mogłoby się to skończyć dużo gorzej. Jakub K. był bardzo zdesperowany. Mieliśmy do niego dojście operacyjne, tak to określę, i negocjowaliśmy z nim to, żeby poddał się. Gwarantowaliśmy mu to, że on
nie będzie zastrzelony, będzie normalnie traktowany. Natomiast Jakub K. był to człowiek, który był pasjonatem wojska, bardzo sprawny fizycznie, świetnie znał się na broni. Powstała koncepcja, żeby Jakub K. myślał, że podda się żołnierzom, funkcjonariuszom SKW. Zostały nawet przeprowadzone pewnego rodzaju działania, tak zwane pod obcą flagą, gdzie funkcjonariusze CBA występowali jako żołnierze, funkcjonariusze SKW. Wszystko było na drugim dobrej drodze. Negocjowaliśmy to, żeby Jakub się poddał. Wytłumaczono mu, że SKW nie ma takiej możliwości prawnej, żeby poddał się żołnierzom SKW. Musi się poddać i pójść do biura, na poleczki do CBA. Miał podejść do szlabanu, miał podnieść koszulkę i tam miał zagwarantowaną między innymi pomoc prawną. Niestety 5 września w programie Telewizji Republika Piotr Nisztor opowiedział o wojnie dwóch gangów i szczegółowo opisał mnie, dekonspirując mnie. W dodatku jeszcze, żeby w jakiś sposób, no muszę tak to powiedzieć, nakręcić przeciwko mnie przestępców, powiedział, że dzięki mnie państwo odzyskało 2,5 miliarda złotych. To nie była informacja, która miała mi pomóc i mnie w jakiś sposób gloryfikować, tylko wiadomo, że każdy z tych przestępców sądził, że to z pewnością były częściowo jego pieniądze. Po tym operacja została przerwana. Jedno jest również bardzo ważne. Z niewiadomych nam powodów nie stosowano żadnej koordynacji. Wyjaśnijmy, co to jest koordynacja. Koordynacja jest to porozumienie pomiędzy służbami, żeby sobie nie przeszkadzały w pewnych operacjach, no żeby nawet nie doszło do jakichś przypadkowych, nie wiem, strzelanin, aresztowań. Żeby się o 6 rano nie spotkały pod czyimiś drzwiami. Podczas całej tej operacji ostrzegano nas, że CBŚP nie odpuści. Rzeczywiście, mieliśmy obserwacje CBŚP w tak zwanym stylu japońskim. Włącznie widzieliśmy, że są grupy realizacyjne. Także japońskim, czyli takie jawne demonstrujące, że jesteście panowie obserwowani. Że jesteśmy obserwowani i każdy, mieliśmy w związku z tym bardzo poważnie utrudnione kontakty z żeby skłonić go do tego, żeby się poddał. Niestety, jak widzicie państwo, 27 września odbyła się ta próba realizacji w Inowrocławiu. Z tego co wiem, policjanci sami tam się postrzelili. Jeden z policjantów został... To wynika z amunicji po prostu. Tak, jeden z policjantów, było prowadzone śledztwo. Jeden z policjantów został ranny w szczękę, drugi w bark. Całe szczęście, tak jak mówiłem wcześniej, że ten zdesperowany człowiek nie dobiegł do samochodu i nie miał możliwości użycia broni maszynowej i granatów, które miał tam. Co przyświecało gromadzone Piotrowi Nisztorowi jako, nie wiem, jako, w jakiej roli on tu występował? Jako Piotr współpracownik Nisztor, CBA, czy jako Piotr dziennikarz? Nisztor kontaktował się wcześniej z członkami skonfliktowanej tej grupy przestępczej, z wysłannikami i z ludźmi, czyli z Pawłem K., baronem paliwowym, któremu chciał de facto w jakiś sposób wskazać i zapewnić możliwość dalszego funkcjonowania. O tym będzie sądzę jeszcze w kolejnych programach i to będzie jeszcze przedmiotem różnych śledztw. Czy nastąpiła jakaś reakcja w odpowiedzi na to, że narażono twoje życie, narażono życie ludzi, którzy z tobą współpracowali, funkcjonariuszy? Czy była jakaś reakcja służb państwowych? Reakcji nie było żadnej. Po prostu operacja została przerwana. Było oczywiste, że nie możemy już dalej tego kontynuować, bo nawet z racji nasilenia się tych wszystkich działań CBŚP, każdy kontakt mógł skutkować tym, że będziemy między innymi ofiarami tej realizacji tej strzelaniny albo ze strony policjantów.
A już po pełnej dekonspiracji było wiadomo, że rozmowy już nie będzie. On przestał wierzyć komukolwiek. Ale czyli co, celem było zrobienie krzywdy tobie, czy celem było zrobienie krzywdy Jakubowi K? Co było celem? Ja sądzę, że w tamtym momencie bardzo przeszkadzałem. To znaczy, było to zaraz po przekazaniu materiałów dotyczących 500 milionów euro. Było to również po przekazaniu materiałów dotyczących korupcji wśród funkcjonariuszy służb specjalnych. Było to zaraz po przekazaniu materiałów dotyczących afery przebierańców. Te rzeczy ewidentnie przeszkadzały szefostwu służb, czyli panu Mariuszowi Kamińskiemu i panu ministrowi Wąsikowi. Dziękuję, drodzy Państwo. Moim Państwa gościem był Tomek Szwajgierd, a ja zapraszam na portal Wieści24. Jeżeli się podobało, to proszę o subskrypcję kanału i łapkę do góry. Dziękuję. Dziękuję bardzo.